ulotka. ZUS. Uległeś wypadkowi w pracy? Tak. Złamałem nogę. Chcesz starać się o odszkodowanie? No a po co łamałem? Nowość w ZUS. Złożenie wniosku online. Nasi konsultanci czekają na ciebie na wideoczacie. Nie no, dobra, muszę to zobaczyć. Adres. Wyświetl na telewizorze. O, jaka konsultantka. To ja chcę być konsultowany. Dzwoń. Cześć, baby. O której kończysz? Chyba stare zdjęcie. Dzień dobry. Halo. Nie wiem, Słoweczku. Coś tu klikłam, to... Tu mnie nie działa, nie wiem, co się dzieje. Weź chodź, rzuć mi okiem. No 3 lata mnie starej Bogusi do emerytury zostało, to mnie posadzili na przyjęcia online. Pani ma chyba petenta online. Nic nie widać. A bo ma pani włączoną niewidoczność. A, czyli mnie teraz petent nie widzi. No właśnie widzi. Ja pani odkliknę tę niewidoczność. Dzień dobry. Do widzenia. No i nie wiem, czy załatwiłem. Jeszcze raz. Dzwoń. Po coś ty mnie włączał te widoczność? Dzień dobry. Dzień dobry. Działa? Tak, dziękuję, Słoweczku. Witamy w ZUS. W czym ja mogę panu pomóc? No widzi pani, uległem wypadkowi w pracy. Tak. I chciałem się starać o odszkodowanie. Tak. No i wyczytałem w waszej ulotce, że to tu. Tak. To tu. Niestety to tu. No. Już szukam dla pana wnioseczek. Tak. Wie pan, teraz tyle tych wniosków narobili, wie pan, te tarcze, te natarcze, to wszystko, te postojowe, rozruchowe, jak ja to chciała wszystko czytać, to bym zwariował. Halo. Powiem panu, ja już jestem zmęczony. Ale jest 8:15 rano. Jeszcze 3 lata jakoś dojadę. Co ty tak biegasz z tymi czajnikami w tamto, z tamtej? Auto kierownika się pali na parkingu. Gasimy. No to zaparz wodę. No właśnie nie wiem, czy to dobrze, że wrzątkiem gaszę. Nie wiem, wie pan co? Jakby pan mógł zadzwonić za jakiś rok. Nie. Jak to dziś? Dziś, no tak, boli to dziś. Rzuć wszystko i leć, rób. Wie pan co, to jest tak, to jest łękotka? Nie, nie. Niżej, piszczel. Nie, niżej nie ma tego, wie pan, to nie. Nie wiem, wie pan co? Mam, to będzie to! Dobra, trzeba tam jechać. O, Bogusia dzwoni. Halo? A co pan mi się tutaj rozłącza? A ja nic nie kliknąłem. Ta, może ja klikłam. No ja na pewno nie. Pana, będziemy się teraz licytować? Nie. To kto klik? Ja. No. I po co te nerwy? Pani Bogusiu, ja krzesło pożyczyłem, bo kwiaty podlewam. Przepraszam, widzi pan tutaj w ZUS-ie każdy walczy o swój stołek. Pani Bogusiu, tę paprotkę nad panią bym podlał. Weź podlej, Słoweczku. Tam nikt po prostu nie zagląda. Och, powiem ci. Co?
Słoweczku, a weź popraw sobie grzywkę. Kurde, przedziałek miała mi zrobić. Jest duży przedziałek, tak. Dobrze, proszę mi opisać zdarzenie. No, widzi pani w hali podczas rozładunku, taka paleta mi spadła na nogę. O, kochanie, kij na pewno nie spadła. No, no spadła, ja mam świadków. Szkoda, ja tutaj na tej klawiaturze nie mam polskich znaków. I co myślę, że paleta spadła? Szkoda, alkohol spadła, praca w ZUS spadła, narkotyki spadlają. Raz w ogrodzie używałem spadła. A jakiś zrobiłem pasztet z pudla. Nie wiem, jaki to ma związek. Żadny. Naprawdę. Proszę. Wie pan co, ja po prostu napisałem paleta, noga, sru. Dobrze. A powie pan co szybciej, gips. O, będzie wiadomo o co chodzi. Takie. G. I. B. C. Gips. Gips? No gips. Wie pan co, jeszcze dla bezpieczeństwa na dole napiszę noga. No bo noga na dole. Wiadomo, tak. Tylko jak się ten migacz w dół daje, żeby od nowej linijki napisać. Przepraszam na emocje, ale tutaj mam po prostu nowy system i ja potrzebuję chwili, bo nie chcę się z panem gadać. Słoweczku, tutaj scedowałam pana do gips. Po gips miga mi migaciego dać w dół, żeby nowe linijki, wierszety pisać. Akapit. Ja nie wiem, o co pani chodzi. Gips. Mam gips. Ja nie wiem, czym to się leczy. Gips. Po gips miga mi migacz. A jakim autem pani jedzie? Migacz, pierdolnik taki. Dyndzel. Ja se chyba jednak naleję. Chodź tu, on nie wie, co to jest migacz. Odsłonię teraz busz. Matko, za buszem jeszcze busz. Siedzi on. Zobaczysz giepsa, bo gieps miga taki pałąk. Jego chcę niżej przesunąć, aby pisać nogę. Otwieram. 3, 2, 1. A kursor! Toż to kursor jest. Jak go dać w dół? Enter. Przecież, jak we Wordzie. Przepraszam, emocje tutaj mam praktykanta. Nie wie, co to kursor jest. Słoweczku, kursor daje się w dół. Enter. Enter. Mówię panu, ta dzisiejsza młodzież. Ty, nie ma ry. A pierdziele, taka klawiatura wypakowana, ty ry ci nie dali. Ty, a tyle F-ów jest. F1, F2, F3, ty, F12, nie ma ry. Jedno wy by zdjęli, byłoby 11 ryby dali. Myśleć trzeba. No najbliżej jest wpy, no. Giepsantap. 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 Sawko, podejść na chwilę. No. Gieps entep. Może to znaczy kebab po turecku. Gieps entep. Enter. Taki duży klawisz zbiorczy kilku liter. O bunia, tutaj jeszcze jest caps lock. Shift. Cytryl. Alt. Delete. Tylko nie razem. Home. O, jest pani. Tak, cały czas tu jestem. No. Dobrze. A w jakiej miejscowości, proszę pana, doszło do zdarzenia? W Żółkiewce. Jasny gwint! Przepraszam, okres mi się spóźnia.
Pani tam jest trzeźwa? Ależ oczy, wyście, 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 wyście. Co się dzieje? O, rwie, internet, net, łączę. Zaczęła pani pić beze mnie? Idź stąd. Już wróciło, łączę szybko. Muszę jeszcze panu odczytać pouczenie. Dobrze. Tej słoweczku tutaj panu chciałem odczytać pouczenie. Taka mordka mi wyskoczyła, ja to klikłem, się nic nie dzieje. A to są emotikony snapchatowe. Co są? Taki gieps. Co? Emotikony snapchatowe. Aha, emotikony snapchatowe. To... Odczytuję pouczenie. Coś się pani nos przesunął. Jednorazowe odszkodowanie nie przysługuje ubezpieczonemu GDA. Nie wierzę. Wyłącza przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów BHP. Tak, tak. Proszę pana? Tak. A co pana tak bawi? Nic, przepraszam najmocniej. Proszę pana, bo pan mnie nie zna, ale niech mi pan uwierzy. Ja potrafię być suko. No wiem. Bym. Co się dzieje tutaj? Co to za chochliki, no? Jeśli okaże się, że... Był pan w stanie nietrzeźwości, potwierdza pan? Tak. Cudownie. A proszę się na swojej klawiaturze telefonu wcisnąć cyfrę 6. Cyfra 6. Naprawdę? Dziękuję za najwyższą ocenę mojej obsługi. Wniosek gotowy, właśnie wysłałem go panu na maila. Czyli się udało. Tak, teraz proszę wniosek wydrukować, podpisać i przynieść do pokoju 106 na Zana. Załatwiłem.